Rozpoczęło się wielkie święto studentów. W Rybniku władze nad miastem przyjęli Żacy. Tradycyjnie już świętowanie rozpoczęli barwnym korowodem, w którym tym razem królowały postacie z bajek, fantazy i gier. Głośno, barwnie, z humorem i z pompą rybnickie juwenalia można oficjalnie uznać za rozpoczęte. Jak co roku studenci wyszli na ulicę Rybnika w barwnym korowodzie. Postacie z bajek, fantazy i gier to motyw przewodni tegorocznego korowodu studentów. Wyluzować się przed zbliżającą się sesją, do której no niestety trzeba się dużo uczyć, trzeba się skupić, przygotować, a te dwa dni pełen relaks. Pełno odcięcie się od nauki, od wszystkiego. Chcemy się po prostu dobrze bawić i zorganizować jeden z większych koncertów plenerowych w okolicy. No, bawić się cały czas. Imprezować, przede wszystkim, nie? Zwracać na siebie uwagę. Ja, jakby miało być inaczej, super, ekstra, humorki dopisują, jak widać. Studenci zapukali do drzwi gabinetu prezydenta Rybnika, by przejąć od niego klucze do bram miasta. Po symbolicznym przekazaniu władzy, Rybnikiem przez dwa dni będą rządzić studenci. Ja taki początkujący prezydent, bo to w końcu tylko 5 miesięcy, ale z drugiej strony już przyszli, po klucze oddać musiałem. Trochę się boję, ale obiecałem, że miasto wróci w stanie nienaruszonym. Następnie studenci opanowali rybnicki rynek. Gry planszowe i figurkowe, piłkarzyki i zdalnie sterowane samochody RC i drony. To wszystko czekało nie tylko na studentów, ale na wszystkich, którzy pojawili się na płycie rynku. Bo juwenalia to nie tylko święto Żaków, ale okazja do integracji z mieszkańcami, przekonują studenci. Będziemy się integrować z mieszkańcami. Juwenalia rybnickie są na tyle specyficzne, że chcemy właśnie doprowadzić do tej integracji, żeby każdy mógł w tym brać udział. Na Żaków czeka jeszcze dzisiaj wieczór z kabaretem 44200, a później studenci przeniosą się do rybnickich klubów, a już jutro kolejny dzień atrakcji pełnych muzycznych niespodzianek. Na scenie wystąpią Blend, Neony, Tetris oraz zespół Kukiz i Piersi. Choć występ gwiazdy wieczoru ze względu na sprawy osobiste Pawła Kukiza stoi pod wielkim znakiem zapytania.